znowu z drogi i z samochodu, tym razem w letnim anturażu, bo jest po prostu ciepło, ale uwaga, muszę spryskać okna. Awe Zoi, daj klucze do domu. Są chyba w torbie, to dobrze. Jedziemy do manufaktury, bo czekajcie, włączę muzyk, ponieważ trzeba tę normalnie perełkę architektury Edycie pokazać, a ja przy okazji troszeczkę się rozluźnię, jeżeli chodzi o wszelkie możliwe rozluźnienia. Także tam jest ładnie, będziemy mogły posiedzieć trochę na tym rynku manufaktury, bo przecież sklepy są takie jak wszędzie, ale no właśnie, tak zaczynamy dzionek. Jest dosyć wcześnie, bo jest 9:21. Zwrażenie osła aparatu roboty. Ja właściwie to się tak lekko nie trzyma i dlatego... Jak to zakaz jazdy? Słuchajcie, zakaz jazdy. No dupa. No, przebudowę wąsaczku? Będziemy tak, a jestem po prostu... A robią ci autostradę z sądą. Nie, chyba po prostu te... Jak tam wyjechać teraz? Poczekajcie, muszę się normalnie zastanowić. A wy mi latacie tutaj na zakrętach. No, jakoś się trzeba będzie dostać na tamtą drogę. Zobaczymy, czy nam się uda. Uda się, tylko chyba właśnie z tej perspektywy. O, tak to zrobimy. Już was trzymam. Zobaczymy, czy opłotkami dojadę do miejsca przeznaczenia. Na pewno się jeszcze odezwę. Powiem wam, że jest po prostu cudownie. Jest 21 stopni. Świeci słońce. Chce się żyć po tych 38 stopniach. Dom się lekko wywietrzył. Znowu jesteście. Dom się lekko wywietrzył. I kończę to gadanie. Pogadamy sobie potem, bo po prostu będziecie mi tak latać. Będę was podnosić. No, także do zobaczenia w kolejnym ujęciu. Pa, pa. O, także moi kochani, jesteśmy już na miejscu. Tym razem mi nie będziecie spadać. Trochę pod słońce nagrywam, ale wybaczcie. Tak, ławki są rozstawione. Jesteśmy już w manufakturce. Z tyłu ją widać. Także na razie odpoczynek. Jest piękna temperatura, 22 stopnie, wiaterek. Plaża, morze, spacery, fontanny za mną. Rewelacja.
słuchajcie, obowiązkowo TK Maxx i dział domowy. Idziemy zobaczyć, czy coś nowego przyszło i fajnego. No się tak asortyment mocno nie zmienił, patrzę. Ale rzeczy fajne są. Lubię dział domowy. Na takim fotelu dobrze by się robiło pogadanki. Ja jeszcze mówiłam, że taka lampa do gabinetu by się totalnie przydała. Piękno. Super wiszące lampy. Lampiony. Zajrzymy do środka. Chyba lampiony. A tutaj coś, na co nie można zwrócić uwagi, czyli pudła. Kropki. I notesy. Wiśnia, coś zrobiła z karuzelą. Nie, no właśnie. Gdzie jest karuzela? No zobacz, jaka tobie jest piękna. Ładna połowa jest, która jest. No i co, wylądowaliśmy na lemoniadzie i w Pizza Hut. I już mówię, lemoniadka będzie smaku much i to, mam nadzieję, że dobra. I trzy sosiki. Właśnie wychodzimy z Pizza Hut, była pyszna pizza. Nie wiem nawet, czy Wam nagrałam. Słuchajcie, nie wiem, czy Wam nagrałam, nieważne. A teraz idziemy usiąść sobie jeszcze na słoneczku na minutkę. Ale chciałam Wam pokazać taką właśnie plażę i perspektywę fontan. I no naprawdę, jeżeli w środku miasta nie bardzo macie co ze sobą zrobić, to w środku miasta można w takim klimaciku poodpoczywać na beach barze również. O, jak w ciepłych krajach. Moi kochani, właśnie miał miejsce rewelacyjny rytuał pudełkowy z super symbolami czterech żywiołów, wodą rytualną, Lita. Tutaj ułaskawialiśmy wszystkie cztery żywioły. Każdej możliwości, w każdej możliwej formie dla dobrobytu, bezpieczeństwa, bogactwa i wszystkiego, co najpiękniejsze. Także no, energia poszła, jestem bardzo zadowolona. Jak to w ogóle ślicznie wygląda swoją drogą.